tym, nad bazą, co nie? Czy moja świnka jest chora? Nie no, no, znaczy to nie jest chyba choroba. Co jej dam, to zjem. Co to jej dam, to zjem. Wiesz, u mnie to tam jest, o, mam ekipę. U mnie o, to jest, tam... dobra. O, panie, ile ty, łopcie w życie, ile tutaj narodu wylądło. Dobra. Ty, oni lecą, kurde, nie wiem, co robimy. Dawaj, na tym zewnętrznym. Odbijamy na czerwone, takie te niskie. Widzisz dobra. Je? Widzisz tak, je tam dalej. No, dolecimy, dolecimy. Pobujamy się trochę. I taki jest gościu, ale on na Elkę. On samochód chce wziąć. A ja bym go podpiepał. O kurde. Czarek, za, od razu za drzewo, stary. On będzie chciał nas przejechać. Co? Jak nas zobaczy, bo on jeden uła zabierze. Już wsiada w tym momencie. No. Ty, on nie wziął tego uła. Dobra, Dawid, biegniemy. Dobra, go. Toż to wariat był. O, już się tam wyjaśniają. My w sumie możemy na gotowe przyjść, nie? Tak jest. No, niech się wymęczą. Problem jest taki, że ja mam tylko shotgun. A shotgun nie jest dobry do odbijania takiego miasteczka. No, ja już mam skara. Ale to spoko, bo myślę, że oni tam się nie obłowią na tyle osób, chyba że zdążą się powybijać i wzajemnie polutować. Tu jest jeszcze jeden shotgun w tym domku, jakbyś chciał. Na drugą broń. No niestety. To jest pistol. Mam tylko shotguna, ale nie mam nic na głowę ani na klatę. Ja to samo, ale to chodź, podchodzimy czekaj, tam. Dawid, masz, czekaj. Masz ten, masz tłum. Co ciekawego jest, o, dobra. Masz jeszcze ammo. Jeszcze ammo. To go. Chodź, spróbujemy tam zobaczyć. Ale to musimy sprawdzić tą Elkę odbić, czy tam ktoś skakał. Można... Nie, tam jesteś toś, tam też. Chyba, że albo odbijamy, albo tu od razu ułaz przed Elką stoi. Ja tu za drzewo się skitram. Na balkonie nie widzę nikogo. Podchodzę. Jakieś strzały na blisko. Nie ma ruchu w środku. No, nie widzę nikogo. Idę za murek? Ja jestem przy samochodzie. Wiesz co, tam chyba nikogo już nie będzie w tym budynku, wiesz? Sprawdzam. Ja widzę gości. Biegną teraz do wewnątrz rezydencji, do żółtego, najmniejszego budynku. Tak mi się wydaje. Czyli w kierunku właśnie tam. Jeszcze jest obok ten taki parterowy, nie? Ceglany. No to on właśnie tam biegną. Lutować ich. Mhm. Ja sobie tutaj postoję przy samochodzie może jeszcze. Strefa jest taka, żebyśmy mogli go wziąć potem i zmykać. Nie wiem, czy to nie jest pułapka z tym domkiem. Bo... Parter był otwarty, a piętro nie. Nie, oni od razu jak myśmy zmienili plan, to ten gościu już tam nawet wylądował. Oni zlutowali i poszli się nawalać. To no stary, ale tu painkillery, apteczki. Serio? No, więc trochę jestem zdziwiony, że... No bo takie rzeczy się raczej zbiera. O której pozwalasz Patty odpalać live'a? Co wy tak spamujecie? A nie, bo Patty nie zdążyła na autobus. Ona chciała po mnie dziś streamować, ale ona po prostu się spóźni. Od razu po mnie, jeżeli tylko ona się źle czuła i nie wiadomo, czy będzie live. Dobra, Dawid. Dobra, ja to teraz tu, jest... tu zawinąłem. To zawijamy się stąd? No, ja samochód i go. Masz celownik do Kałacha? Mam holograf. Znaczy do Skara raczej, nie do Kałacha. No to gdzie jedziemy? Tutaj na te, ten? Na ten bok? O, spoko. Tak, żeby nie być za głęboko w tej strefie? Nie wiadomo, gdzie to się skończy. No, Sosnówkę bym odrzucał, raczej nie. Nie, na pewno skończy się po tej stronie wody.
A nie wiem, czy ty wiesz o takiej rzeczy, że most... Sorry, wielkie. Kurde, David. Już jest okej. Nie wiem, czy ty wiesz, ale most ma takie stelaże. No taki, wiesz... Taki stelaż, który utrzymuje ten most. No, no, no. I wiesz, że na ten most da się wjechać motocyklem tym jednośrodowym? A, tak, 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 no. I można po zewnętrznej stronie tam wjechać, no. Właśnie. Tylko, że to ciężkie jest. Tutaj było na pewno pusto, ale spoko. Tutaj jest fajna miejscówka, tu przy nas, o tu. Tylko ciekawe, czy nie jest lutowana. Ta po lewej jest. To po lewej? Ta po lewej jest zajebista, no. Tylko pytanie, czy wiesz, czy jeszcze nikt tutaj nie szabrował. Ale nie, wydaje się, jest spoko. Czekaj, to ja zaparkuję tu. Ale to będziemy musieli się trochę pocofać. Na drzewie. Nie, ja bym to wziął tutaj. Ale że chcesz jeszcze tam, wrócić. Tam, ja mówiłem o tamtej, no ale dobra. A przynajmniej plecak mam. Siemanko, dawno ci nie było co słychać, a gramy w gry komputerowe dla dzieci. Jakie tam. Tutaj sobie gramy, tutaj strzelamy. Taki symulator. Kurde. A był tutaj ktoś. Mówisz? Tak, bo na górze są potwierane te drzwi. Więc ja wracam tam w swoim kierunku. Dawaj, dawaj. A u ciebie? Było lutowane? Nie, u mnie nie. No to możliwe, że ktoś jeszcze lutuje na tej miejscu. Mam SKS-a, jakbyś o, chciał. To spoczko. Chętnie. Znaczy, dzieci goście się zawinęli, którzy tam lutowali. Oni możliwe, że tam ciągle są. Gdzie ten SKS? O, panie. Co? Muszę ci powiedzieć, że mam do ciebie fajną niespodziankę. No. SKS-a z ósemką. O panie. Trzymaj. I amunicję do tego ci daję. Nice. No. Thanks, David. I tu plecak. Jeszcze możemy... mam jedynkę, ale hełmu potrzebuję jakiegokolwiek jeszcze. A też nie mam hełmu. Dobra, tu wszystkie domki już? Chyba tak, nie widzę tutaj. Nie, jeszcze takie malutkie domki zostały. Pierdoły. No i ten jeszcze nie był lutowany, co wchodzisz. No i co, ten SKS tak sobie leżał z tą ósemą? Nie, no ja ósemkę obok, ale w jednym tym budynku to było. W jednym SKS, w drugim tym. W innym pomieszczeniu był. Po tutaj nie ma nic. Ruletka. To jeszcze jest ostatni. Kiedy zmiana gry? Nigdy. To już tyle. Ludzie, nie rozumiecie mi, że płacą mi za każdą minutę, za każdego fraga. No właśnie dlatego mało zarabiam na tych live'ach, bo nie zabijamy. Za każdego fraga dostajemy, kurde, idziemy, Dawid? Duże pieniądze. No. Dalej. No to na te żółte jest teraz. Dobra. Chyba, że na tych, ale ja wolałbym na tej odwodzie się od wody oraz zatrzymać. Tutaj tak na widoku. Wygląda na pozamykane z tej strony. Pozamykane. Jest okej. Okay. No ładnie, żeś mnie tu podrzucił. Uberek. O, powiększony magazynek do tego. Zajebiście. Tego USKS-a. Chociaż kar daje większą przyjemność ze strzelania. Jest. Czuję się bardziej jak snajper. To no. Jest takie... Tak, jakoś nie czuję w ogóle tego. Zresztą mnie bardzo denerwuje to, że trzeba długie odstępy pomiędzy tymi strzałami. Bo on ma strasznie go buja. No, buja go, no i nie ma tyle powera, co kar. Nie ma powera. Opad jest dosyć duży. Więc trzeba tak dosyć delikatnie. Tu jest kask jedynka, gdybyś nie miał. Wiesz co, tutaj jest kask? Dobrze, żeś mi powiedział, bo się patrzyłem na niego.
i nic z tego nie wynikało patrzenia. To prawda, reszta i tak nie jest bez szału. Tutaj, przepraszam. Oko. Aha, ktoś do mnie dzwoni, ale mam tak zlagowany telefon, że odrzucił własną smary. Patelnia tutaj, gdybyś potrzebował. Kolimatorów nie potrzebujesz, rozumiem. Nie, nie, nie. A? No, spoko, M16 znalazłem. Mikrofon muted. Niechby jakieś auto na dalekości. Mikrofon aktywowany. Mikrofon muted. No dobrze, widzę, sobie łyknąłeś już jakiegoś energola. Coś w tym stylu. Dobra, to ja jestem gotów do wyjścia. No, już kończę to piętro. O, opłacało się jeszcze podejść. Apteczka pełna i zestaw, więc... O, Wektor jest jeszcze. To nice. Ale nie wiem, czy chcę zamiast tej M-ki, chyba nie chcę. Chyba nie. Mamy motorówkę nawet. Nie wiem, brać tego Wektora? Chociaż nie. Jak, nie wiem, co tam masz. Mam M- Ty masz ka- MK... Nie, to olej to. Dobra, jestem ready. Gdzie mamy dalej cel? Wzdłuż tego, motorowa i płyniemy tam od drugiej strony sobie? Dlaczego my nie jedziemy samochodem? A możemy wziąć motorowę i płynąć na przykład przy Primorsku tam gdzieś wysiąść? No możemy. Możemy. Chodź, spróbujmy. Może być jakiś drop na wodzie. Dobra, już jestem. Możesz wsiadać. Kurde, co jest? Kurde, na bombę skoczył. Aż mi się przypomniał ten żart, taka zagadka. Wiesz, dlaczego nurkowie, jak skaczą do wody, nie? No. To skaczą do tyłu? Nie. No jakby skakali do przodu, to nadal by wpadali do łodzi. To takie, kurde, żarty. Dobre te śmieszki, chichiszki. Dobre, dobre. Dobre. To co, chcesz tutaj aż... Ja to tutaj bym gdzieś popłynął. Czy aż Primors? No nie wiem, gdzie chcesz prędzej. Za most na pewno chcę płynąć. No dobra, pytanie, wiesz, tutaj będzie... Tutaj może być sporo narodu, co nie? Ale no to tam. Ale z drugiej strony ta pozycja powinna być finalną pozycją prawdopodobnie. Ona jest taka, bo ja nie wiem, mi się wydaje, często się tam kończy. Ale to też nie można chyba gadać w tych kategoriach. Nie wiem, jak to tam, czy to jest losowe, czy to schematy są pewne utarte. No to co, tutaj próbujemy, czy tam na tam dalej będziemy? Chodź po środku tamto, tu zaznaczyłeś. To na żółto? Tak. Dobra. Albo nie, nawet wcześniej to tu zaznaczałeś. Na to? No. Dobra. O! Przed, tak jakby przed nami, właśnie tam, gdzie chcemy płynąć. Myślisz? No mam nadzieję, że nikt nie zrobi jakiegoś szalonego strzału i nas nie ściągnie z tej motorówki. Dobra, to jednak lecimy dalej na Primorsk, co? Tak, bo widziałem, jak się odbiło. Nie, no to tutaj lecimy, tutaj na tą, na Primorsk. Dobra. Nie płyńmy, bo będziemy się teraz wracać. Dobra.
Tutaj jedyny problem taki, że trzeba będzie kawałek plaży przebiec. O, bo to są te domki przed nami, widzisz je? Ty chcesz na tą stodołę? Tak. Dobra. Mówię, no jedyny problem jest taki, że trzeba kawałek przebiec tą plażą. Ale z tamtych, co nas raczej nie zdejmą, musieliby mieć dobrą optykę i jakiś dobry sprzęt. Baywatch. Może nie. Tu wydaje się, że jest spoko. Góra w tym dużym domku pozamykana, tutaj też pozamykane. Ale trzymajmy się raczej razem już teraz. Dobrze. To jest amunicja do kałacha. No, nie wygląda, żeby ktoś tu był. Nie. Pozostawiane wszystko. Tak. A tu masz. Co to jest? A nie, to jest do kara. Szkoda. Pas. Tak. Jak stoisz z medycyną? Mam jeden środek przeciwbólowy i jeden zestaw pierwszej pomocy. Czekaj, to masz. Kyc. Środka ci nie dam, mam sam jeden. Dobra. A masz dwa zestawy. Gitara. Dobra, idziemy dalej. No chodź. Ready? Ready, go! Ten drop chyba gdzieś głębiej poleciał. Dobrze, masz hełm już. Tu jest kask dwójka. Dobrze. O, Scar jest. Ja sobie wymienię tą M-kę. Dobra. Na Scara. David Hasselhoff tutaj. Bo wolę mieć coś jednak, co ma tryb auto. Jest, no. Jeżeli tryb mam... auto zajebiste. Dobra, ty już to obleciałeś, tak? Tak. Dobra, to tu jeszcze mamy domki po prawej, małe. Ja sobie wezmę shotguna zamiast koła. Słuchaj, no mamy sytuację taką, że patrz jak strefa. No i subcio. No dobra, pytanie tylko, który domek powinniśmy zająć, prawda? Czy to jest dobry domek? Jedzie coś? Jedzie od górki. Motorówka przejechała. Wiesz co ci powiem, ja nie lubię w tych stodołach kampić. Mi się wydaje, że w tym domku może być lepiej. Jest wielce prawdopodobne, że to w ogóle, ja ci powiem, ja bym nawet strzelał, że najlepszą miejscówką jest to, co ci tutaj zaznaczę. Stary, tutaj się strefa może skończyć. Ostatnio się tu mi skończyła. W sensie znaczy... plaża, piasek i domek. I kibel. No. Wiesz co, ja sobie tylko wybiję tu okno. Bo tu mam dobrą widoczność. Jeżeli chodzi o te... całą tutaj skanuję, wszystko tutaj przed nami. Te dwa domki, te stodoły i tamte małe widzę stąd elegancko. Tylko nie wiem, czy mamy jakąś widoczność na tą po prawej nas, co jest. Czy mamy jakieś pomieszczenie... A mamy tutaj pomieszczonko. A, tylko tutaj drzewa zasłaniają trochę. Ale okej. Okay. Może być tak, że tej ósemki w ogóle nie użyjesz w tym meczu. Tak, możliwe, że w ogóle nie strzelam. Chyba, że najbardziej, no jedynie o. Opcja jest taka, że to co jest na N, to stamtąd z tych lasów, to jest opcja, żebyś wystrzelał ich. Tak. I tam są jakieś strzały. Postaw tam znacznik, zobaczymy jak dużo się pomyliłeś. No postawiłem na niebieski, no. Ja stawiam na żółty, dobra? Tu. Dobra. No to zobaczymy. Szkoda, że na wodzie się strefa nie może kończyć, co? Bitwa na motorówki. To
Cały czas gdzieś tam strzelają. Kurde, Hejka. naprawdę te domki? Spokój. No nic się nie dzieje, stary, to gdzie oni są? Przecież tutaj pozostanie ci co? Kawałek Primorska... Aha, jeszcze całą to na nabrzeżu takim. Dobra. To oni tam właśnie są. Samochodzik. Ja może przy balkonie wyjdę. Samochód? No, pod stodołę będzie podjeżdżał. Dobra. Położyłem się. Przy pierwszej stodole, po lewej. Znaczy, tu jest jedna stodoła, sorry. Kurde. Oni od zewnątrz sobie zaparkowali, także teraz to... Wiesz co, ale jest szansa, że wejdą w okno popatrzeć. No, i patrz teraz, gdzie się strefa. Ty jednak, kurde, bliżej jesteś. No, czyli domki to... Bum, 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 bum. Mamy na stodole typów, tak? Tak. Czekaj, czy mam granaty? Nic. Nie wiadomo, czy to jest dwójka, ale no słychać było, że tam po prostu zostali. Wysiedli. W oknie nie wyskakują. Nie, no patrzę, cały czas skanuję to okno. O, strzał jakiś z prawy. A oni, tak, tak, tak. Oni się strzelają chyba tak, jakby ktoś motorówką dopłynął tutaj. Tak, za stodołą, co nie? Na plaży, no. Właśnie się zastanawiam, czy nie powinniśmy zejść ogólnie, żeby później nie było panika gaming. No oni ewidentnie tam od motorówy, od wody walą. Tak, dobra. Ja tutaj wychodzę. Idę do ciebie już. Oni mają jakiegoś kara albo coś w tym stylu. Jesteś? Nią. Dobra, chodź, chodź. Ty po cichaczku, po cichaczku. Idę do ciebie. Od lewej strony stodoły podchodzimy? A właśnie ja myślałem, że stąd podejdziemy. Jak uważasz? Tędy, tędy i tu zaraz za budynkiem tu jest dziura. No a oni walą od wody, stary, ja nie wiem nawet skąd. Czekaj, czekaj. Czy ten dźwięk się tak niesie? Ty. No kuchwa, skąd ten dźwięk idzie? Budka ta mała? Nie wiem właśnie. Stary, to jest tak jakby spieprzony dźwięk. Ja bym w tą stodołę tam wpieprzył i... I poczekał, aż wyjdą może, tak jak oni nas czekali kiedyś, inni. No, dźwięk jest ewidentnie, jakby ktoś z wody strzelał. Ktoś zamknął drzwi? Ja. Tutaj jest ktoś? Dobra, powalony jeden? Dobiłeś, tak? Dobiłeś? Nie, dobiłem. Dobiłeś. Dobra. Dobity. Oko. Widzę, biegnie. Nie widzę go. Zabity. Dobra, leć się. A, nie. Wow. I od górki. Do stodoły. Dobra, Czarek. A, nie możemy. Musimy uciekać. Tak. Czarek, tędy. Musimy biec. Oni biją w nas od... Wiem. Za to drewno, stare, jak się wdupczymy. A, jeszcze z lewej strony, od lasu, walo. Oni nam to rozwalą, wiesz? Wiem. Spokojnie. Zobaczę tylko mniej więcej, gdzie oni są, żeby się jakoś tak nastawić. Ja sobie przeciwbólowy wciągnę. Ja też sobie wbijam już, co się da. Ty, a skąd oni nas bili? Z E? Z przeciwka? No, tam, ale od tego właśnie miasteczka, gdzieśmy chcieli wyjść. To tak mnie potrafiali tam? I tam jest zrzut w ogóle, dlatego jest tak dużo osób. Zrzut jest na końcu drogi po lewej. Nie mogę stąd na tym celowniku popatrzeć. Patrzę, czy w oknie kogoś tam nie ma. Nie. O, jest w oknie. Jest w oknie. Czekaj, dobra, czekaj. Daj mi się wysunąć. Dobra. Mówisz, w oknie w stodole tak. jest?
Trafiłem go raz. A stąd będziesz widział typa, ty, patrzę na niego równo. Gdzie? N60, podnóże góry. Wiem, ale, nie mogę, Dawid, patrzeć, bo mam gościa w stodole. Dobra, go! Go! Tam, na tą, do tego domka biegniemy. Za ten domek. Dobra. Ja dałem tam kilka ostrzegawczych w to okno i lecimy. Niech wiedzą, że nadchodzimy, kurde. Tak jest. O kurwa! Widzisz te zrzuty, tak, stary, widzę, na koniec? Widzę. A to jest woda, to jest woda. Zatrzymaj się tutaj, zatrzymaj się tutaj. Szybki rekonesans. O fuck, wszystko na tym mostku ma się skończyć. Tu jest placek po prostu przed nami. Jest tylko... To górki? Nie, może? Ten kamień, Dawid. Widzisz te kamienie? No, no, to jest... te duże. Tak, 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 tak. No to jest jedyna szansa, tak. To lecimy. Póki jest. Dobra, go. Leci, gościu, po lewej. Widzę po lewej. Dobra. Strzelam. Dostał trzy razy. Dobra, walą do nas. O, a, górka. Dostał. Apteczkuje się. Dobra, Czarek, ja idę za taki kamień. Cholera jasna. Jest za kamieniem, gościu, widzę go. Czarek, ja robię kuźwa takie o kurwa, slalomy. Wszyscy w nas w dupie. Jak to jest kamień, jest bezpieczny, Czarek, jakbyś dobiegł. This is very safety kamień. Widzę typa się czołga. Też widzę go. Będę na niego bił. Po lewym kamieniem, nie mogę. Zneutralizowałem. Dobra, nice. Kurde, Dawid, jestem na kam... Lecę! Lecę, biegnij, bo ja będę strzelał. A! Dobra, do mnie strzelają. Bandażuje się. O kurde, skąd? Dobra, 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 spokój, spokój. Tylko to nas ratuje, kurwa. Jakby ktoś na granat na procy wyrzucił, stary. Nie mam energoli już, niestety. A to ja ci rzucam energola, myk. To jest ostatni mój, już nie mam więcej. Dobra. Wiesz, skąd do nas teraz strzelali? Tak, duży kamień. Prawa strona. Prawa strona. Duży kamień, dużego kamienia przed nami. Dobra, widzę, 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 widzę. Dobra, poczekaj chwilę, ja go zdejmę. Daj im przeładować. Nie wiem, gdzie reszta, stary. A jakby jeszcze w prawo walić tutaj, kurde. O kurde, ajajaj. Skąd jeszcze? Czaruś, jeszcze skądś. Ale to nie skądś. Ten kamień. A, jest. Teraz wyszedł. O cię w życie, Dawid. Oni mają lepszą, kurde, sytuację. No mają, mają. Chcesz bandaże? My. Nie, no dobra, mam jeszcze ostatni zestaw, odpaliłem. Dobra. Ale po prawej na kamieniu jest jakiś gościu? Tak mi się wydaje, bo ten, kiedy dostrzelał do ciebie, to się z środkowego nie wychylał nikt. Tak, tak, na prawej widzę, tam łepek mu wystaje. Naprawdę. No i co zrobić? I co w tym temacie zrobić? Dobra, powiedzmy? Rozdzielamy się. Do wody i płyniemy, stary! O, rozdzielamy się. Dobra, biegnij, go, 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 go. Go, walą, 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 walą. Do wody, do wody, do wody, do wody! Płyń, Laniuś, płyń! Kurde! Płyń! Stary! A! Nie, płyń! Nurkuj, nurkuj! Nurkuj, kurwa, za płytka! Dobra, mam! Nie dopłyniemy, Dawid. Nie dopłyniemy. A, ja sobie motorek odpalę. Nie dopłyniemy. Czarek, kurde! Nie dopłyniemy. Czarek, Dawid, muszę wyjść na brzeg chyba, molo w Sopocie, nie mogę się tak zastać z tobą, Dawid, to jest molo w Sopocie, to Dawid. Są piękne czasy, ja pamiętam, jak było cudownie. Pamiętaj o mnie, bo ty to przeżyjesz. On tu jest, wiem kurwa, nie mogę nic, a ja muszę się wychylać zaraz. Aaaa! Mamo! Za płytko! Za płytko! Nurkuj! Za nurkuj, Dawid! Nurkuję, burkuję! Nurkuj, nurkuj! Jest tutaj gościu, widzę go, widzę go, widzę go, widzę, widzę go. Nie! A, doskoczył do mnie na koniec! Och, to było takie wakacyjne zakończenie rozgrywki. Tak jest. Prawdziwa rozgrywka. Molo w Sopocie i wiadomo, i wszyscy, kurde. Nikt by w życiu nie przypuszczał, że to na molo się zakończy. No.